Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj część praktyczna, a skoro praktyczna, to nie może zabraknąć z nami praktycznego pana, który zresztą już ostatnio nam towarzyszył, podobnie jak czarownica i ręka, ale go nie przedstawiłam, więc dzisiaj będzie bohaterem naszego spotkania. O czym jest książka? Książka jest o pewnym praktycznym panu, który robił tylko te rzeczy, które są ważne i pożyteczne. Innych nawet nie spróbował. Dlaczego? Bo uważał je za stratę czasu. Podobnie jak marzenia. Dlatego zamiast marzeń praktyczny pan ma plany. I dobrze wie, że plany są najfajniejsze. Ale czy to prawda? Czy praktyczny pan był szczęśliwy? No właśnie. I jak wygląda mój scenariusz do tej książki? Dałam mu taki tytuł, jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych. Na początku spotkania pytam dzieci, czy zdarza im się robić rzeczy bez sensu. Czyli takie trochę niepoważne, ale za to fajne, śmieszne i takie, które sprawiają nam radość. No i też pada pytanie, czy dorośli takie rzeczy mogą robić. Przyznam, zdania są podzielone. Czytamy bajkę. Bajka ma taką konstrukcję, że dzieci dużo mogą dopowiadać, zgadywać słowa, które jakby mają nastąpić w danym tekście. I to naprawdę sprawia im dużą frajdę, dlatego polecam tak ją właśnie czytać. Na przykład. I przerywać też, i żeby dzieci odpowiadały na pytania. Jak książka się zaczyna? Był sobie raz pewien bardzo praktyczny pan, który zajmował się tylko tym, co uważał za istotne i konieczne. Oto on. Krótko mówiąc, nigdy nie tracił czasu na głupoty, jakimi są tarzanie się w trawie, łaskotanie kolegów pod pachami, kręcenie się w kółko, skakanie na jednej nodze, przytulanie się do drzewa, puszczanie latawca, śmianie się na cały głos, robienie min przed lustrem, wąchanie świeżo skoszonej trawy i całe mnóstwo innych rzeczy. Później pada takie pytanie, że no właśnie praktyczni panowie rzadko robią takie rzeczy, no bo wtedy przestaliby być praktycznymi panami. No i kim wtedy by się stali? I tu już mamy pierwszą możliwość do zadania dziecku pytania w trakcie czytania bajki. Po przeczytaniu oczywiście pracujemy na emocjach, czyli pytamy o te emocje praktycznego pana, zanim kupił sobie kota, bo tego jeszcze nie powiedziałam, że akcja bajki toczy się wokół tego, że usłyszał w audycji radiowej, że lepiej na jego skołatane nerwy, lepiej niż tabletka działa kot swoim mruczeniem. Nie chcę więcej opowiadać, bo nie chcę Państwu jakby zepsuć lektury książki, ale sedno sprawy jest takie. No i ten kot, kupił sobie tego kota, ale ten kot nie działał, no bo nie mruczał. No i tutaj jakby akcja się rozkręca na całego. Jakie pytania? Oczywiście, tak jak mówiłam, emocje, czyli jak praktycznie pan się czuł, zanim kupił kota, jak się poczuł, gdy go kupił, no i jak się czuł na zakończeniu, którego nie zdradzam. Co jeszcze? Możemy poruszyć temat pracy w życiu, bardzo, bardzo fajny wątek w książce, w życiu dorosłego człowieka. Jakie jeszcze inne rzeczy są ważne? Dlaczego w poradniku nie było pewnych rzeczy, o których praktycznie pan nie wiedział, a kupił poradnik, zanim kupił kota? Co jeszcze? Czy można być cały czas poważnym? Czy lepiej być praktycznym panem z kotem, czy bez kota? No i na podsumowanie, to oczywiście są przykładowe pytania. Na podsumowanie myślę, warto powiedzieć o tym, że praca, planowanie w życiu dorosłego człowieka są ważne, ale nie powinniśmy zapominać o rzeczach przyjemnych i tych, które sprawiają nam radość. Potem jako zabawę możemy sobie na przykład zorganizować kalambury z dzieciakami
naśladowanie zwierząt. Dzieci też, część na pewno ma swoje zwierzątka, więc może o nich opowiedzieć, jak się nimi opiekuje. I co? No, mówiłam o tym w poprzednim filmie, że ta praca grupowa, a indywidualna, jak teraz jesteśmy w domach, jednak się troszeczkę różni. Więc tak sobie pomyślałam, że zamiast takich zabaw, w które często jednak angażuję, jak na przykład rozmawiam o współpracy, asertywności, konflikcie, jednak często angażuję całe grupy do tych zabaw i chodzi o taką intensywną interakcję między dziećmi, to tutaj jeżeli jesteśmy już w domu i nie mamy tej dużej grupy, to oczywiście też sobie możemy poradzić. Ja przejrzałam jeszcze raz książkę i tak sobie pomyślałam, że można albo popracować nad jakimś poradnikiem praktycznego pana, na przykład o tytule Życie z moim pierwszym kotem. Można zrobić galerię zdjęć, jeżeli mamy kota, zrobić prezentację z jego zdjęć, które gdzieś tam krążą po komputerze, niekoniecznie uporządkowane. Można obejrzeć śmieszne filmiki z internetu z kotami w roli głównej, bo to jest bardzo wdzięczny materiał do śmiesznych filmików. Można zorganizować sobie z dzieckiem jeden niepraktyczny dzień i robić właśnie tylko to, co lubimy, to, co nam sprawia radość. Można nagrać audycję radiową. Może to być na przykład relacja z naszego niepraktycznego dnia. Albo na przykład wymyślić wywiad z praktycznym panem, czyli jedna osoba wciela się w rolę reportera, a druga w rolę praktycznego pana i opowiada ciąg dalszy swojej historii. To takie zabawy proponuję. Natomiast jeżeli chodzi o pracę plastyczną, to tutaj inspiracją zawsze, zresztą ilustracje bardzo mnie inspirują do przygotowywania kart pracy. Tutaj znakomita zresztą ilustracja Adama Pękalskiego. Do stworzenia karty pracy zainspirowała mnie ta ilustracja. To jest sen praktycznego pana, ponieważ on nie tracił czasu nawet podczas snu. Śniły mu się wykresy Excel. I to były bardzo pożyteczne sny. No, więc ta ilustracja zainspirowała mnie do stworzenia takiej karty pracy z wykresami. Oczywiście tutaj nie wprowadzam dzieci w świat Excela, bardziej pracujemy kolorami. Wykres ma taki tytuł. Wykres rzeczy niepoważnych, ale fajnych, które robię teraz w dzieciństwie i chciałbym robić nadal w życiu dorosłym. I mamy takie trzy do wyboru kategorie. Lubię to, uwielbiam, najfajniejsza niepoważna rzecz. I dzieci same sobie dobierają kolory do tych trzech kategorii, a potem nanoszą na poszczególne słupki. Oczywiście wysokość słupka tutaj nie ma znaczenia, chodzi o kolory. Ja tutaj wprowadziłam tak testowo dzieciom tarzanie się w trawie i robienie min przed lustrem. I jeżeli lubi, no to rysuje na niebiesko, jeżeli uwielbia, to na różowo konkretne i wpisuje swoje rzeczy. Oczywiście to jest tylko szablon, Państwo mogą w ramach takiej pracy plastycznej po prostu to go narysować, nie jest koniecznie konkretnie potrzebny taki szablon. I co potem? Potem jak dziecko zrobi taki szablon, to ja rozdaję dzieciom koperty, które ozdabiają według własnego uznania i piszemy na tych kopertach, jak już skończą, dodaję im jakieś 20 lat i piszemy na przykład otworzyć w 2023 roku. I proszę, żeby naprawdę przechowali te koperty i otworzyli, kiedy już będą dorośli, żeby zobaczyli, co w dzieciństwie było dla nich ważne. I tak pomyślałam sobie, że teraz jak jesteśmy w domu, to można zrobić dokładnie taki sam wykres, ozdobić kopertę i napisać na przykład dzień 18 urodzin dziecka. I rzeczywiście przechować do jego 18 urodzin i wręczyć mu taki wykres z rzeczami, które
które kochał w dzieciństwie, i przypomnieć mu o tym w dniu 18 urodzin, sprawdzić, czy coś jeszcze z tego nadal sprawia mu radość i nadal to robi. Co jeszcze? No, na pewno musimy pamiętać o tym, że jak na przykład pracuję z dziećmi indywidualnie w poradni, to oprócz tego, że pracujemy sobie nad jakimś konkretnym problemem, wspieramy ten rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy dziecka, to ten element zabawy jest niezwykle ważny. On musi być praktycznie w każdym spotkaniu. I to na przykład, że wolontariusze Fundacji doktora Klauna zanoszą dzieciom tą radość, ten uśmiech, tą zabawę do szpitali, to jest naprawdę niezwykła i bardzo potrzebna sprawa. Co mogę dodać jeszcze a propos tej książki? No, na pewno dzieci ją uwielbiają. Ona jest bardzo śmieszna, bardzo często to powtarzają, że jest wesoła, że chętnie polecą innym dzieciom do przeczytania. Bardzo przeżywają kolejne próby naprawy kota przez praktycznego pana. Muszę przyznać, że nawet obserwuję takie reakcje jak: o nie, dokładnie tak to wygląda. Zazwyczaj 99% sali tak reaguje w tym takim kluczowym momencie książki. No i też muszę przyznać, że często pytają, co rzadko mi się zdarza, czy jest druga część książki i czy jest ciąg dalszy. Są bardzo ciekawe dalszych przygód praktycznego pana. Zobaczymy, być może. No i na pożegnanie chciałam zacytować też jedno z dzieci z takich zajęć, które powiedziało, komentując książkę, że jedna niepraktyczna rzecz może zmienić twoje życie. I tego państwu życzę, żeby tych takich niepraktycznych, ważnych, miłych, radosnych chwil było jak najwięcej. Dziękuję.